Hej, siemano, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Divioner, to jest kolejny odcinek z Mordercy Czasu, kanały polecane. W dzisiejszej części nieco powiem trochę. Otóż, 202 widzów posiadam. Ostatnio mi stuknęło 200 widzów, tak więc dziękuję wszystkim za uwagę, oczywiście. 33 tysiące wyświetleń na 200 widzów specjalnie, no coś tam zapowiadałem, że miałby, że byłby, ale póki co jeszcze myślę, bo jeżeli nie wyjdzie to, co miałem na myśli, to będę musiał kombinować jakiś inny specjal, ale to nie wiem, jeszcze zobaczę, nie mam na razie pomysłów, póki co. No dobra, najnowsze moje filmy. 6, oczywiście, jak to zawsze w proponowanych najnowszych filmach jest. Tak więc Metro, Last Light, Intro for Free, to udostępniłem 5 dni temu, tak żeby można było oddzielnie pobrać, bo tam już był taki łączony materiał z intro Milkiego. Dałem on oddzielnie. Zagrajmy w Europa Universalis 3, odcinek 22. Poradnik, Key 3 ogólnie. Poradnik, jak ustawić mikrofon w Windows 7 oraz jak można wzmocnić głos, komentarz. Jeżeli mamy słabe nagranie, możemy za pomocą programu pewnego, którym jest Adobe Premiere Pro CS7, wydobyć z tego większą korzyść, nie? Tu poradnik, zanim zaczniemy nagrywać let's playa, czyli co trzeba się, no. A jak to by wyglądało mniej więcej, jak ja mówię. Mówię tutaj, jak ja nagrywałem pierwszego let's playa. No, to jest ten, źle pokazałem myszką. Ten miałem na myśli, a na tym się patrzyłem. Tu jest ten poradnik, ten, to najnowszy, udostępniony u mnie na kanale. Oczywiście on był wcześniej wrzucony, tylko że miałem problemy z jednym z tych nagrań, czyli z tym. Zanim zaczniemy nagrywać let's playa, w co warto się zaopatrzyć w programie, jakie? No i jest tutaj też odcinek 23 z Europa Universalis 3. No i właśnie, tutaj malutki szkopuł tkwi, ponieważ mam nagrane 5 odcinków z tego, ale to są takie moje potyczki, porażki. Zaraz tutaj zademonstruję. Tu jest, jeszcze nie jest podpisany, który to odcinek, będę musiał dojść do tego. Jakiś czas dojdę do tego, który, ten jest na pewno 25. Ale jak widzicie, każdy z nich zakończył się porażką moją. I nie wiem, a widzicie, jakie mam dyski przepełnione? Dobra. Video game, Adobe do renderowania. I tutaj jeszcze mam nagrane 2 odcinki. Czyli to jest już, ile tam było? 2? No to już jest 4, nie? Bo już jeden jest zrenderowany. Co prawda męczyłem się, bo mi się audio tutaj skiepściło, ale to wina auto jest reinstall wziąłem i jest wszystko już ładnie. Sacy, nie będę miał problemów z dopasowaniem tych. Tylko czy ja to mam wrzucać te odcinki, to mi napiszcie, bo nie wiem, bo to są naprawdę, mówię, to są porażki, to są próby zrobienia czegokolwiek. I postanowiłem, że już pomysł mam, jak zapobiec temu wszystkiemu, co tu się wydarzyło przez te 4 odcinki. Tak więc napiszcie mi, czy ja mam to rzucać, czy może rozpocząć od ostatniego zrenderowanego odcinka, bo i tak będę wczytywał, tak. Nie wiem, to jak chcecie. No jak to ja mam, na razie wszystko jest na dysku. Mogę to zrenderować i wrzucać, nie ma problemu. Dobra, zanim przejdziemy do kanałów polecanych, to jeszcze może poinformuję, iż rozpocząłem nową serię. Będzie to seria ze Skyrima, tylko nie będzie to z modu jedynego, a z całej gry. Mod ten też będzie, ale nie będzie on tylko, nie będzie tylko niemu poświęcona ta gra, bo będzie poświęcona całej grze. Mam 2 odcinki. To jest odcinek pierwszy oczywiście, sobie podpiszemy, żebym później nie zapomniał. Odcinek pierwszy, tu już mamy odcinek drugi. Tak, to jest ten odcinek drugi. Tu.
Tak więc będę sobie co jakiś czas wrzucał. Albo nie wiem, to może będę wrzucał tak jak... No, wiecie o co chodzi. Mam jeszcze takie gry. Pyperbym. Gothic 3, no nagrałbym, ale nie miałem miejsca na dysku, bo zajmuje 8 czy 9 giga ten nagrany filmik z Gothica. No i właśnie, no. Zajmuje właśnie ile zajmuje, no i nie mam miejsca. No, nie miałem miejsca, bo już miałem nagranych kilka odcinków z Europy i nie zrenderowałem ich. Tak więc, Sid Meier's Civilization. Na razie sobie to, powiedzmy, zawieszam. No jakoś mi się dalej nie chce. Póki co, nie to, że mi się nie odechce, no ale no, na razie bym się wstrzymał. Bo tak, no Europa na razie tutaj będę kontynuował. Mam Anno 1404. Jeszcze tego nie rozgryzłem. Jest to oczywiście nowa gra, czy nowa gra, stara gra, ale w nowym CD Action było. To sobie kupiłem też CD Action nowe. Teraz sobie tak postanowiłem, że będę sobie co miesiąc kupował, żeby mnie zalegał w pustyni. Bo czasami fajne gry są, przeoczyłem je i abym sobie nie pograł, nie? Zawsze warto mi kupić sobie CD Action, chociażby żeby mieć, nie? No, tak więc to nie wiem, czy bo na razie tego nie rozgryzłem. Kompanu Firus będę sobie tutaj co jakiś czas nagrywał, co jakiś czas, nie to, że będę jakoś regularnie, ale co jakiś czas. A Crusader Kings 2, no ktoś tam chciał, żebym to nagrał. I to jest bardzo trudna gra. Ja sobie próbuję sobie przypomnieć, bo kiedyś mi się nawet dobrze grało, było tak, że już polską ładnie miałem Danię, umarł mi król i umarła Polska. I tyle pograne było. Tak, więc to jest bardzo trudna gra i będę na tym się zastanawiał, czy zagrać w to. Tak jak patrzę, to się praktycznie nie różni od Europy Universalis 4. Kompany Firus 2. Zniechęciłem się, bo nie ma, jak już wspominałem, nie ma modu tych nie można wybrać tego w jedynce listy serwerów i nie można włączyć modu na zniszczenie. Dla mnie to co to za granie bez możliwości zniszczenia. Zajmie się punkty i pogrzeje są 5 minut, 10 czasami wystarczy, żeby punkty się zbiły i 15 minut gry. Ja wolę się bronić, aż mi ostatni żołnierz zostanie. Tak w Kompany Firus. Gothic 3. No, a tu już wspominałem o Gothicu 3, że na razie nie miałem miejsca, ale będzie. Oczywiście będę grał dalej w to. Bo to jest fajna gra. Gothic 3, no jak mi się będzie chciało w coś zagrać wtedy i nagrać, no to nagram. To też będę wrzucał sobie tak okazyjnie. I am alive. I tu mam właśnie dylemat. Czy to właśnie brnąć w tą grę dalej, czy nie? Póki co sobie odpalałem, próbowałem sobie pograć. Powiem, że nie jest gra zła, tylko że ta szarość mnie tak bardzo troszeczkę strasza. Ta, wiecie, to całość kolorystyka, że jest po prostu takie szare wszystko. No i tam mody jakieś są, jak znajdę i to zrobię tak, że będzie mi ładnie wyglądać, to czemu by nie, mógłbym spróbować. Morą też wspominałem, że nie mogę zainstalować tego Overhaul 3. Zobaczymy, jak się rozwinie Skywind. Jak to będzie zrobione tak dobrze, to ja zagram sobie w Skywind, czyli w Morrowind z grafiką Skyrima. To będzie coś pięknego. To będzie coś genialnego. No to ja na to czekam. War Thunder. No a jak mi się tam chce, to sobie zagram. To będzie takie właśnie o... To czasem będę wrzucał, to będę czasem wrzucał. Czasem będę wrzucał też to. To będzie główna moja gra EU3, czyli Europa Universalis 3. To sobie zawiesiłem na chwilę, to my wrzucimy z tej strony. Gothic 3 będzie leciał dalej. Kompany Firus na razie zrezygnowałem całkowicie. I Am Alive jest do rozpatrzenia, czyli weźmiemy po środku. I Crusader Kings 2 też jest do rozpatrzenia. Morrowind na razie też odkładam, bo nie mogę sobie właśnie tego moda zainstalować. Dobra. To mniej więcej... Anno to jak rozgryzę, to zobaczę, bo jeszcze nie rozgryzłem tak do końca, co w tym chodzi, ale to jest bardziej gra ekonomiczna. Może jeszcze rozpatrzę, ale to są, widzicie, strategie. Strategia raz, dwa, trzy, cztery, pięć strategii. Pięć strategii u mnie na pulpicie i nie ma za bardzo z czego wybierać, nie? I Skyrim jest, dobra, ale nie mam ikonki na skrótu na pulpicie, nie wrzuciłem jeszcze. No i Skyrim dochodzi do tego i będę nagrywał, bo mi się spodobało już. Tak fajnie troszeczkę wejść tak po czasie w Skyrim od nowa i ta grafika piękna, nie? Jeszcze po modach. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o całokształt.
przejdźmy do kanałów polecanych. Pierwszym kanałem polecanym będzie Kev Game. Powiedz mi, jak ja cię przeoczyłem w poprzednich tych. Nie, jest super kanał. Oczywiście polecam, fajny komentarz, wszystko ładnie, cacy, pięknie i w ogóle, no zresztą wiecie o co chodzi. Polecam właśnie, zaglądnijcie do Kev Game koniecznie. Też sobie skupię. I następnym kanałem będzie Eryk. Tak, Eryk V16. Też zapraszam do niego serdecznie. Tak mi się składa, właśnie podobne mają te awatary. Co mi się, kurczę, no coś mi się tak właśnie skojarzyło. Nagrywa Skyrima też. Tutaj różne, macie właśnie fajne miniaturki, zaczął produkcję fajnych miniaturek, takie swoje, nie? To właśnie często wyróżnia na takie lepsze kanały, że mają swoje miniaturki lepsze, takie wiecie o co chodzi, nie? Nie takie, że numerek na grafice i i może być, a tu widzę ładna bramówka, elegancko sobie zrobił. Tutaj o ładnie, takie no. Zapraszam oczywiście na ten kanał. Warty kotnie polecenia. Dobra, nie po prostu zaraz na następnej chwili, ja muszę sobie linki pokopiować, żebym później mnie wertował. Dobra. To będzie pierwszy kanał. Drugi kanał. Eryk. Bardzo mi miło. Następnym kanałem będzie kanał Lorda Jokara. Nagrywa Minecrafta. Kurde. Filunia. Dobra, nagrywa Minecrafta, nagrywa Lola. Nie jest ładny. A? Nie jest ładny. A komentarz ma sympatyczny. Troszeczkę ma tutaj po bokach. Te boki, no kurczę, mam. Nie wiem, co on sam pisał z czymś, ten, no nie wiem. Jakieś problemy ma z tymi programami, które on używa do nagrywania i renderowania, ale komentarz ma sympatycznie, komentuje fajnie, widać, że mu się chce, nie tak, że mu się nie chce, więc zapraszam też do niego. Warto polecać kanały. Nie, warto polecać kanały. To trzeci kanał. Jeżeli ktoś by chciał się znaleźć w poleconych kanałach, może śmiało napisać komentarz, ja go oczywiście rozpatrzę. Tak? Wiadomo, no. Jak kanał warty jest uwagi, to na pewno go. Warto polecić, nie? No. Zwłaszcza jeżeli nie ma zbytnio widzów. No tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o kanały polecane. Jakieś uwagi, zastrzeżenia, co byście chcieli zmienić, co byście chcieli, żeby było, a czego, żeby nie było. Proszę komentarze napisać, postaram się do tego dostosować. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Oczywiście mam na uwadze wszystkie komentarze, te pozytywne i te negatywne. Tak więc wiecie, zależy mi na opinii, nie? No. Można powiedzieć, że youtuber to jest jak przedstawiciel handlowy, na który kurs chodzę. Czy musi dbać o swojego klienta, a subskrybenci to są tacy klienci, nie? No i właśnie, najlepiej słuchać ich opinii na temat produktu, a produkty moje to są między innymi let's playe, wyprawy digenerskie, których nie było, dawno już nie było. Czemu? Pierwszy szkopuł to jest taki, że jest zimno. Specjalnie mi się chce wychodzić na dwór, jak jest zimno. Poza tym jest bardzo wcześnie ciemno. Moja siostra jak ze szkoły przyjdzie o 3:00, to już zanim bym wziął jej telefon, bo jej telefonem nagrywam, bo mój nie jest tak dobry. Jej telefon nagrywam, zanim ona przyjdzie, to już jest, zanim ja wyjdę i coś nagram, to już będzie ćma kompletna. I właśnie no ciemno jest, no nie wiem, może sobie jakąś kamerkę kiedyś sprawię, może jakąś sobie kamerkę sprawię i będzie coś się nagrywało, będzie coś się kontynuowało w tym kierunku. Na pewno jak będzie lato, to będę nagrywał tak, nie? Te moje wyprawy wpadły na taki pomysł. Na taki pomysł, a mianowicie, aby nagrać serię z... Miałem nazwę, chwila, zapomniałem jak się to nazywało. A, przygotować się na apokalipsę zombie.
Taki pomysł, nie? Żeby właśnie przygotować, no żeby robić takie jakby przygotowanie na apokalipsę zombie, nie? I wiecie, o co chodzi. Zajarałem się w serialem The Walking Dead. Walking Dead. Ja wczoraj jeszcze tłumaczył, że się nie czyta D. Nie mówi się D. Walking Dead. No dobra. I taki pomysł, nie? Że właśnie, wiecie, jak ja to wszystko bym przygotował, nie? Załóżmy, dowiadujemy się, że wybucha apokalipsa i jest wirus taki, co ludzi zamienia w zombie po śmierci ich, albo po ugrzeniu zarażonych, czy coś w ten deseń, no i my na spontanie musimy wszystko zrobić, żeby się, wiecie, obronić przed taką falą tych zombie, które chcą cię zjeść, nie? Bo mają taki instynkt, no wiecie, żarłoczny. Że się tak wyrażę, no to wiecie, o co chodzi. Jakby ktoś chciał, to niech napisze w komentarzach, kto rozpatrzy, bo ja tu już miałem pomysły, plany i w ogóle ten, ale póki co to nic z tego, plany dały w łeb. No. Tak więc, to by było chyba na tyle, jeżeli by... No jeżeli coś, to komentarz rzeczywiście i... Tak więc, trzymajcie się. Czołem!